Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj przedstawię Wam 10 gier, które powstały na podstawie książek. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Dante's Inferno. Słynna boska komedia to jedno z ważniejszych dzieł średniowiecza, a dzieło Dantego Alighieri przez wieki kształtowało wyobrażenia zaświatów. W grze studia Visceral Games poeta uzbrojony w kosę przedziera się przez hordy demonów, by odnaleźć swoją ukochaną Beatrycę. Sam gameplay jest klonem God of War. Piękna oprawa wizualna sprawia, że jednak warto się z nim zapoznać. Numer 9. Bioshock. Jeżeli zafascynowało Was podwodne miasto Rapture, to wiedzcie, że twórcy w dużym stopniu inspirowali się dziełami George'a Orwella i Ayn Rand. Postać Andrew Ryana w dużym stopniu bazuje na Johnie Galcie z powieści Atlas Zbuntowany. Zresztą jego imię to nawiązanie do autorki. Numer 8. Rainbow Six. Jeśli lubicie gry o służbach specjalnych, to imię Toma Clancy'ego nie powinno być Wam obce. Jest to jeden ze słynniejszych pisarzy zajmujący się thrillerami, a jego imię pojawia się m.in. przy The Division czy Splinter Cellu. Jednym z ciekawszych tytułów jest Rainbow Six, na bazie którego powstała słynna seria gier. Numer 7. Parasite Eve. Jest to niejako sequel książki o tym samym tytule. Została ona napisana przez niejakiego Hideakiego Senę w 1995 roku. Autor zajmujący się na co dzień farmakologią stworzył niezwykle ciekawy horror, który na myśl przywodzi takie filmy jak na przykład The Thing. Jeśli nie straszny Wam temat mitochondriów i innych terminów medycznych, warto zagłębić się w tą lekturę. Numer 6. American McGee Alice. Alicja w Krainie Czarów autorstwa Lewisa Carrolla to opowieść balansująca na granicy abstrakcji i szaleństwa. Bajkowa wizja niesamowitej krainy aż prosi się o stworzenie jej mrocznej wersji, tym właśnie jest Alicja Amerykana McGee. Wielka szkoda, że Tim Burton, tworząc jej filmową wersję, nie poszedł bardziej w tą stronę. Numer 5. Spec Ops The Line. Wiele gier akcji przedstawia wojnę jako podrasowaną wersję paintballa. Dookoła ścieli się pełno trupów, jest to jednak zabawa bez żadnych moralnych konsekwencji. Spec Ops jest jedną z nielicznych gier, które pokazują okrucieństwo wojny. Twórcy gry inspirowali się w dużym stopniu Jądrem Ciemności Josepha Conrada. Trzeba przyznać, że świat gier wideo potrzebował takiego tytułu. Numer 4. Wiedźmin. Na naszej liście nie mogło zabraknąć naszego polskiego wieśka. Przygód Geralta chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, dlatego wystarczy, że w komentarzach napiszecie nam jedno. Wolicie gry czy książki Wiedźmina? Jesteśmy niezwykle ciekawi Waszej odpowiedzi. I numer 3. Metro 2033. Powieść dziejąca się w moskiewskim metrze to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników postapokalipsy. Fabuła książki idealnie sprawdziła się jako gra i co ciekawe, otworzyła drogę do nowego uniwersum, którego akcja dzieje się również w Polsce. Dla nas Metro to w pewien sposób duchowa kontynuacja Stalkera, ale o tym dopiero za chwilę. Numer 2. Assassin's Creed. Pierwsza część Assassin's Creed czerpie inspirację z książki Alamut Wladimira Bartola, która to bazuje na postaciach historycznych asasynów. Mimo że w książce skok zwierzy kończy się śmiercią, a nie upadkiem Stuksiana, a asasyni głównie walczą z innymi muzułmanami, a nie templariuszami, jest to dla fanów serii pozycja obowiązkowa. Numer 1. Stalker. Bracia Strugaccy, pisząc powieść Piknik na skraju drogi, nie spodziewali się raczej, że dzięki nim powstanie zarówno arcydzieło kina, jak i wybitna pozycja na rynku gier wideo. Filmowy Stalker Tarkowskiego, jak i seria gier, której akcja dzieje się w Czarnobylu, znacząco różnią się od oryginału. Wszystkie jednak łączy jedno – zona. Jedno z takich miejsc, których po prostu się nie zapomina. Znacie jeszcze jakieś gry na podstawie książek? Piszcie w komentarzach na dole. Poza tym zachęcam Was do sprawdzenia książki Artura, w której także znajdziecie fakty na temat gier wideo. Wszystkie linki macie w opisie. Do zobaczenia.